Nazywam się Gabriela Kawala, jestem emerytowanym nauczycielem, mam 61 lat. Od zeszłego roku jestem zdiagnozowana, jestem chorą osobą na SM. Przykro to stwierdzić, ale tyle lat trwało, aż neurolodzy doszli do wniosku, że to jest jednak SM, a nie na przykład same udary mózgu. Ale to jest druga broszka. Dowiedziałam się o GEO od koleżanek, które spotykam w Sezamie. To jest Stowarzyszenie Chorych na SM na Śląsku, z siedzibą w Gliwicach również. Tam wymieniliśmy doświadczenia na temat GEO i egzoszkieletu. No i zapisałam się tutaj do Państwa, oczekując na wizytę neurologa, potem rehabilitantki, która przymierzyła mnie do sprzętu. Chodzę tutaj z Alą, panią rehabilitant na GEO od miesiąca. Właśnie dzisiaj kończę pierwszy miesiąc, czyli 8 godzin spacerowania. Mogę tylko tyle powiedzieć, że przede wszystkim jestem usatysfakcjonowana tym, że jestem w pionowej pozycji. To od tego trzeba zacząć. Po siedzeniu ponad rok na wózku to jest straszne, bardzo duże osiągnięcie. No poza tym mam silniejsze mięśnie, ewidentnie, szczególnie łydek, bo to ten ruch godzinny wyzwala we mnie jednak pracę mięśnie, nie tak jak na siedząco, to tylko wiszą nogi, nic się więcej nie dzieje. No mniej problemów mam z nadreaktywnym wejherzem, to też takie towarzyszące schorzenie ludziom na wózkach, ludziom z SM-em. Utrzymuje większą równowagę w domu, czyli jak wstaję z wózka i na przykład chcę pokroić coś do obiadu, na przykład, czy ukroić kanapkę, cokolwiek, to już nie kiwam się na boki, nie klapię natychmiast na wózek, po prostu potrafię przez parę minut ustać, potrafię przejść, oczywiście trzymając się, potrafię przejść do stołu. Dla mnie GEO to jest wszystko, to jest atrakcja, zabawa, to jest budzenie nas na 7 rano, dojeżdżam z Orzesza do Gliwic, jakże pozdrawiam ten komputer, który mnie wylosował na 7 rano. I to mówię, to jest rozrywka, jak pan wie, picie kawy na przykład porannej o 7 rano tutaj właśnie w fizjoficie. Bardzo macie ładny budynek, no, doskonałe urządzenie. A wie pani, że dzisiaj wykonała pani 1588 kroków? Nie. No, a jak się pani z tym czuje w ciągu godziny? No kochanie, ja wystartowałam tak. Pierwsza moja przymiarka to było 10 minut. Po 10 minutach mówię, Boże, będzie krew tryskać z moich warg na ścianę, bo ja już tak zagryzałam wargi. Ale potem tak wolno, bo wolno zrobiłam 1000, 1300. Jak 1500 to jest koniec świata. Fajnie, no jasne, satysfakcja wielka, wie pan, dla osób właśnie takich mało aktywnych, mało czynnych, aczkolwiek ja się bardzo staram wrócić do swoich, że tak powiem, do swojego hobby, tak? I uczestniczyć w tym, co kiedyś było. Miałam taką przerwę długą, no tak powiem, z totalną depresją, bo to też typowe dla SM, ale teraz jestem z tych szczęśliwych na wózku. Jeśli można być szczęśliwym na wózku. Wszystko. Dziękuję bardzo.